to historia, to pokolenia, które były i odeszły, i pokolenie, które jest teraz, czyli my. Ale żeby ta historia była żywa, żeby przetrwała, musimy tą historię pielęgnować i przekazywać ją następnym pokoleniom. Dlatego cieszę się, że na dzisiejszej uroczystości jest tak wielu młodych mieszkańców Karpicka. Mam nadzieję, że nie tylko zabawa, a atrakcji jest dużo, przyciągnęła ich tutaj, ale również ta nutka sentymentu, historii, że za jakiś czas zaczną pytać swoich rodziców, dziadków, kiedy skończą jedną, drugą szkołę i wyjadą z Karpicka, z Wolsztyna, że będą chcieli tutaj powracać i zawsze, zawsze będą pamiętać, skąd pochodzą, skąd są ich korzenie. Szanowni Państwo, dzisiaj pogoda jak na medal. Zasłużyliście na tą pogodę. Życzę wspaniałej imprezy. Gratuluję panu sołtysowi, Radzie Sołeckiej i wszystkim mieszkańcom Karpicka. Wszystkiego najlepszego. A pozwólcie mi jeszcze oddzielne podziękowania dla wszystkich tych, którzy otrzymali dzisiaj stosowne wyróżnienia. To, co mówił pan sołtys, bez takich osób żadna społeczność nie mogłaby się tak prężnie rozwijać. Także również ja swoje słowa podziękowania dla wszystkich tych, którzy niosą swoją bezinteresowną pomoc dla naszej lokalnej małej ojczyzny. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu, za te ciepłe słowa. Bardzo się cieszę, że pan umieścił na swojej marynarce znaczek naszej tutaj społeczności na 730-lecie. No, znaczek Karpicka jest większy jak Wolsztyna, tak między nami tu patrzę. No tak, my jesteśmy starsi. Proszę państwa, tak jest. Ja mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się na dożynkach powiatowych, bo zgłosiłem tutaj taki akces do naszego urzędu. No ale wiadomo, że tych miejscowości jest więcej, ale bardzo, bardzo staramy się o to, żebyśmy gospodarzami tych dożynek powiatowych w przyszłym roku zostali. W każdym bądź razie, do tego mamy jeszcze dużo czasu, ale ja bardzo serdecznie dziękuję panu burmistrzowi, że nas zaszczycił swoją obecnością. I proszę państwa, zapraszam po malutkiej przerwie technicznej na występ zespołu Tuchorzacy z zaprzyjaźnionej gminy Siedlec.